Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, w którym zrobimy sobie przegląd poprawkowej aktualizacji Minecrafta 1.15.2. Jest to już ostatnia wersja dla Minecrafta 1.15 i od teraz Mojang zajmuje się aktualizacją Netheru. Jeżeli jesteście ciekawi, co w tej aktualizacji się pojawi i ogólnie co jest planowane na rok 2020, zapraszam was do kliknięcia w odnośnik w prawym górnym rogu ekranu. Dowiecie się wszystkiego, co jest na ten rok zapowiedziane. Tymczasem, jeżeli ten film wam się spodoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz z opinią o nowościach, jakie pojawiły się w tej poprawkowej aktualizacji. Tymczasem życzę wam wszystkim miłego oglądania. Pojawiła się możliwość farmienia gniazd pszczół. Działa to na zasadzie wyrośnięcia sadzonki dębu bądź brzozy w pobliżu kwiatka. Odległość kwiatka od sadzonki może wynosić maksymalnie 2 bloki. Na pojawienie się gniazda przy drzewie jest 5% szans. Na biomie lasu kwiatowego istnieje 2% szansy na wygenerowanie się gniazda przy którymś drzewie. Wcześniej był to tylko 1% szansy. Istnieją 0,2% szansy na pojawienie się gniazda na biomach takich jak las, górzysty las, las brzozowy, górzysty las brzozowy oraz wysoki las brzozowy. Jeżeli zniszczymy gniazdo lub ul narzędziem z zaklęciem jedwabnego dotyku, pszczoły już nie będą na nas wściekłe. Plastry miodu trafią od razu do hoppera, gdy ten jest pod gniazdem lub ulem. Wcześniej przedmioty były rozrzucane dookoła. Dodano dwie nowe reguły gry. Pierwsza dotyczy pojawiania się na świecie patrolów pillagerów, a druga handlarza. Poprawiono działanie wagonika z piecem. Wcześniej niezbyt dobrze on działał. Od teraz, wchodząc w zakładkę multiplayer w menu gry, otrzymamy następujący komunikat. Grając online narażasz się na wiadomości lub innego rodzaju treści tworzone przez graczy, które nie zostały ocenione pod względem stosowności dla młodszych odbiorców. U góry okienka z grą, oprócz numeru wersji Minecrafta, na której gramy, pojawi się informacja, na jakim trybie gramy, czy na single player, czy na multiplayer. Efekt niewidzialności na golemie nie działał na piksele odpowiadające za wizualne zniszczenia. Interfejs w stole tkackim był zbyt ciemny. Gdy pszczoła była w wagoniku lub łódce i weszła do gniazda, wówczas nie mogła z niego nigdy wyjść. Ochrona spawnu nie działała w przypadku stojaka na zbroję, ramki na przedmioty oraz obrazów. Tak więc, moi kochani, to byłoby na tyle. Mam szczerą nadzieję, że wam się spodobało. Aktualizacja poprawkowa niezbyt wielka, ale dodająca kilka rzeczy, których nie było w poprzednich wersjach Minecrafta 1.15. Starałem się, aby ten przegląd był zrobiony jak najlepiej, więc mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to koniecznie oceńcie ten filmik, no i oczywiście napiszcie komentarz. Od tego momentu Mojang rozpocznie pracę nad aktualizacją Netheru i wierzę, że pierwsze snapshoty do tej zaczną być wydawane już w najbliższych tygodniach. Miejmy nadzieję, że jeszcze w lutym. Dzięki wam wielkie jeszcze raz, trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce. Cześć!